Cześć, witajcie. Miałem nie nagrywać, ale zrobię filmik, jak składam tą największą belkę. Tak jak mówiłem, szybko pójdzie, bo kilka strzemion, właściwie chyba trzy, potem cztery przerwy. Znowu się skręcamy, cztery przerwy, bo słupki oczywiście są rdzenie w ścianie kolankowej, więc na razie nie skręcam po to, aby łatwiej było później wstawić te wstawić no końcówki dalsze nóg, tak, że połączenie z belką, połączenie belki z rdzeniem. I tak, od czego trzeba zacząć? Ja sobie kamerkę założę na górę. Ok, kamerka na swoim miejscu. I tak jak mówiłem wam w poprzednim filmie, kto nie widział, to powtórzę. U mnie strzemiona są co 25 cm. Ściana ma również 24 cm. Więc pierwsze strzemiona, żeby gdzieś przypadło, powiedzmy tutaj, nie na łączeniu, tutaj myślę, że to jest oczywiste, więc 25-30 cm gdzieś. Ja już mam tutaj ustawione, wyrównane wszystkie pręty. 25 gdzieś centymetrów stawiam na pierwsze strzemiono. Połączę sobie to na razie jeszcze razem do wyznaczenia. Na każdym pręcie rysuję sobie miejsca, w których będą przypadać strzemiona. Tak, żeby to było dobrze widoczne. To potrwa, więc nie będę pokazywać wszystkiego przez całe 11 metrów, bo byłby to troszeczkę bez sens. Więc zaraz przechodzę do następnej części, ja sobie to wyznaczę. Tak, tak, to są wszystkie poznaczone. W sumie nawet nie policzyłem, ile tego jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44 strzemiona. No co mam? 44, dobra. Teraz trzeba poukładać tak jak zawsze tymi zagięciami, zamkami, czy jak to nazwać, na przemian. Raz tak, raz tak, raz tak. A przynajmniej nie tak, żeby były jedna za drugim, to już lepiej układać po przekątnej na przemian, jeśli komuś się nie chce bawić w ustawienie. Chodzi o to, żeby po prostu nie były wszystkie w jednej linii. Ma to jakiś tam wpływ na wytrzymałość. Teraz sprawa tak, strzemiona nie są kwadratami, tylko prostokątami. 20 na 21 cm. Belka będzie leżała tak jak leży, czyli w górę musi być 21 jest, tak, czyli tak muszę układać. Ta strona musi być węższa. Dobra, od tej strony sobie zacznę wsadzać. Węższą stronę i będę przynajmniej do połowy sobie posuwał wszystkie w tamtą stronę, od tamtej strony znowu sobie też będę ustawiać. Ja staram się, żeby to była układ tych zamków jako spirala, więc tak.
gdyby strzemiona były kwadratami, czyli miałyby wszystkie boki równe, można byłoby sobie to wszystko wsadzić i potem tutaj tylko odpowiednio ustawiać. Taką sytuację miałem, jak robiłem wieniec na ścianach piwnicy, w stropie tam, bo tam ścianki miały 25, więc wieniec też miał 25 w jedną stronę i 25 w górę. Tutaj niestety jest troszeczkę inaczej. Ścianki mają 24, więc automatycznie strzemiona też muszą być węższe. I nie przesuwając, zamieniając kolejności, przesuwam po prostu wszystko dalej. Żeby po prostu porozkładać na swoje miejsca. Wychodzi na to, że ten materiał będzie taki troszeczkę instruktażowy może dla osób, które też z budowlanką, tak jak ja, zanim zacząłem budowę, nie miały styczności. Może komuś się przyda. Myślę, że nie jest to nic trudnego, ale może komuś się przyda akurat. Nie widział moich wcześniejszych filmów, jest pierwszy film, a przynajmniej nie widział filmów ze skręcania zbrojenia, bo tam już też wcześniej się to przejawiało, jak ja to robię, a może komuś się przyda. Także kto chce, to ogląda. Okej, ja to porozrzucam, porozkładam sobie te wszystkie strzemiona, bo nie będę pokazywać oczywiście wszystkich, a później kolejny krok, jaki wykonuję przy tych belkach. Ok, i tym sposobem po chwili wszystkie strzemiona są na swoim miejscu i o ile niczego nie pokręciłem, każde kolejne względem poprzedniego jest obrócone o 90 stopni. Jeszcze taka jedna rzecz, która mogła się uważnym widzom rzucić w oczy. Na wcześniejszych filmach ze skręcania właśnie belek wieńca mogliście zobaczyć, że strzemiona były proste. Ja też nie pamiętam już teraz, czy na pewno, ale może o tym wspominałem, że tak się prościej składa. Na pewno prościej się składa, to fakt. Ale kiedyś zwrócono mi uwagę. Nie był to kierownik budowy, ale właśnie na jednym z forów budowlanych, że to jest błąd. Wiem, że właściwie wszyscy, którzy w kanałach właśnie takich YouTube'owych pokazują budowy, nawet bardzo znanych, robią proste te strzemiona, proste te wygięcia. No podobno ma to jakieś znaczenie wytrzymałościowe na belkę. No i teraz zrobiłem tak, jak jest w projekcie, prawidłowo zagięte do środka. Pierwsze belki, jakie wykonywałem tutaj na budowie, czyli w płycie fundamentowej, były właśnie tak wykonywane, z takimi strzemionami. No jednak troszeczkę właśnie problemów było przy narożnikach. Teraz też na pewno wystąpią, bo tam już wiadomo, kilka prętów jest w jednym miejscu i te zagięcia tutaj troszeczkę tam utrudniają połączenie tego. Dlatego stwierdziłem, że wygodniej jest robić proste te odgięcia, te końcówki. No ale skoro ma być to jakimś błędem poważnym, to pomęczę się i zrobię teraz tym razem dobrze. Okej, tyle w kwestii wytłumaczenia, co i jak. Teraz sprawa następna, na którą trzeba to teraz zwrócić uwagę, mianowicie tak: na początku belki i w środku są, tak jak mówiłem, rdzenie, więc muszę sobie zmierzyć odległość. Znowu kamerka trafia na głowę, a ja mierzę sobie teraz odległość pomiędzy belkami, pomiędzy z tymi słupkami, 1,70 m. Tutaj dwa zostawiam na łączenie na te zakłady.
Nie wiem, czy akurat dwa będą konieczne. Może jeden wystarczy. Ale w razie czego dwa, żeby później nie trzeba było odkręcać. Belka była gdzieś tu. 1,70 m. Wychodzi tutaj. Czyli te dwa zostawiam nieskręcone. Sobie to zaraz będę zaznaczać. Te dwa nie skręcam, czyli skręcam ten. I tu dwa zostawiam, czyli skręcam te. Tak sobie będę zaznaczać skrajne strzemy, na które będę skręcać. Tutaj zostawiam 1,70 m pod kąt. Jeszcze raz. 70 tutaj. Właściwie tego jeszcze jednego też by można było skręcić. I tu zostawiam 4 nieskręcone. Następne skręcam tutaj znowu. I tak dalej. Tu jest prawie 2 metry. 90. Od połowy tutaj. 90. Gdzieś tu. Czyli dotąd. Właściwie można się sugerować tym, co tutaj jest, bo to jest tylko troszeczkę przestawione względem ściany. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli ten znowu będzie skręcany. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj myślę ten, a nawet ten. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu kolejny. I tak dalej do końca. Tak jak mówię, chodzi tu o to, żeby mieć później wygodę przy skręcaniu słupków. I dobra. Troszeczkę się tutaj wiatr porywa. Mam nadzieję, że zbytnio nie przeszkadza w słuchaniu tego, co mówię. Ale już teraz, żeby za bardzo nie narażać tutaj się na te podmuchy, żebyście dobrze słyszeli, co ja mówię. Co chcę wam powiedzieć. Teraz skręcam po prostu te strzemiona, które tutaj zaznaczyłem. No i dobra, teraz trzeba sobie opuścić tak, żeby dwa pręty były górą, dwa pręty na dole opuścić, ustawić tutaj w moim przypadku akurat w jednej płaszczyźnie, tutaj akurat tak jak to będzie wyglądało, ponieważ pręty mam wszystkie tak jak strzemiona, tak jak wam mówiłem, w pozycji już takiej do wsadzenia, tak jak to będzie. Trzeba tylko uważać, żeby się to nie powichrowało. Mi akurat tutaj kosiołek się przewrócił, dlatego jeden jest tutaj w drugą stronę dociążony i wszystkie strzemiona, jak widzicie, zrobiły co chciały, dlatego jadę teraz od początku, łapię sobie i ustawiam na nowo. No niestety. Stało się, jak się stało, ale wam może się tak nie stać. Trzeba po prostu uważać, żeby się to stabilnie to było ustawione. Dobra, tak jak mówię, dwa zostają. Ten tutaj zaznaczony skręcam. Oczywiście węzeł martwy. Od góry pod prętem z jednej, pod prętem z drugiej strony i skręcanie. Każde jedno łączenie, w każdym jednym narożniku wszystkich strzemion węzłami martwymi. Wtedy jest pewność, że belka jest, że będzie wytrzymała. Gdzieś widziałem, że ktoś mówił, że wystarczy po skosie. Ja robię dla siebie, staram się robić jak najdokładniej. Więc ja u siebie bym takiego wiązania nie zastosował. Ponieważ bałbym się, że mi się ta belka najzwyczajniej w świecie rozjedzie przy choćby samym wsadzaniu. Dlatego we wszystkich belkach, słupach stosuję węzły martwe.
stropach w siatce na skrzyżowaniach takich tych prętów, no to wtedy węzły proste, te zwykłe po skosie takie. Łatwiej będzie może sobie to złapać, wtedy mi to nie będzie się obracało. To też byłoby dobrze w ten sposób zrobić, ustawić jeszcze, bo widzę, że tam już troszeczkę się przestawiło. Trzeba sobie to przypilnować od razu od początku, bo później jak się to rozjedzie, to albo będzie problem w ogóle naciągnąć to, albo potem będą wszystkie strzemiona po skosie patrzyły. Jeszcze góra jest za bardzo wysunięta, jak widzę, więc muszę sobie to tu jeszcze ustawić, zanim będę skręcać te kolejne, żeby było równo. Ok, strzemionko patrzę prosto, udało mi się to tu w miarę, trochę prowizorycznie, ale w miarę ustawić, tak jak to będzie wyglądać. Jadę z kolejnymi strzemionami. Tak jak mówię, te zostawiam, niektóre. Jak będę miał to wszystko poskręcane, co ma być skręcone, wrzucam sobie na ścianę do szalunku. Tak, belka skręcona. Pora umieścić ją w szalunku. Na swoim miejscu. Dlatego też koziołki sobie ustawiłem tak blisko, żeby teraz mieć łatwiej. Małymi kruczkami, po troszku i będzie na miejscu. Na szczęście nie jest wysoko. Dużo gorzej było przy tej belce, tylko piętro niżej. Tam było 12 warstw. I też trzeba było z koziołków to jakoś rzucić. Jedną taką pamiętam, wsadzałem sam. A jedną ze szwagrem. Dobra. Hurra! Ok, doszło. Widać, że wszystko dolega w miarę do końca. Czyli odległości są tutaj, te zagięcia są w tych samych odległościach na każdym pręcie, na każdym poziomie. Czyli jest ok. Teraz cofnę właśnie o te 2 cm na otulinę,
Myślę, że tyle mniej więcej wystarczy. My widzimy, że to pierwsze strzemiono będzie pięknie w miejscu, w którym miało być. Okej. Okej, tyle w temacie. To jest belka gotowa. Samo łączenie do rdzeni odbywa się na tej samej zasadzie, co już widzieliście bodajże dwa filmy temu. Tak jak było na garażu, dokładnie tak samo, tylko są po prostu wyższe rdzenie. I tyle, takie przypomnienie, może komuś się przyda. Okej, ja się tu zaraz zabieram za właśnie to łączenie tych no, zapominam, tych rdzeni. Oczywiście najpierw muszę sobie podłożyć podkładki, dystanse, żeby od dołu zachować tą otulinę, bo później jak skręcę elki, to już nie będę miał możliwości manewru góra-dół. Więc najpierw trzeba dać dystanse, no i później te elki oczywiście tu strzemiona rozłożyć. To widzimy, że no, czasami nie trafi się idealnie. Tu jest luźne, troszeczkę za daleko, mogło być to luźniejsze. Ale to nic. To jest mało istotne w merze. Ważne, że po prostu nie jest na przykład to skręcone. I będzie możliwość tutaj przesunięcia po prostu tych strzemion, żeby te pręty zagięte łączniki powsadzać. Ok. Dzięki za obejrzenie materiału. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.